Witam serdecznie wszystkich. Chciałbym się podzielić takim malutkim problemikiem związanym z BMW E46, silniczek 1.8. Chodzi konkretnie o układ chłodzenia i przecieki, które zostały wykryte po długim czasie, ponieważ problem pojawił się od razu po pierwszych kilometrach. Ciężko było to rozszyfrować, bo gdzieś tego płynu ubywało, tu nie ubywało, tu bąblowało, nie bąblowało. Tu już byłem skłonny do tego, żeby uszczelkę pod głowicą wymieniać, ale wstrzymałem się ze wszystkim. W końcu doszedłem do wniosku, że może zobaczymy, może delikatnie to by trzeba było. Położyłem karteczki papieru i konsekwentnie czekałem, kiedy coś kapnie tam w którymś miejscu. No i w końcu znalazłem to miejsce. Okazało się, że zbiorniczek wyrównawczy szwankuje gdzieś w tym miejscu, chociaż nie określiłem tego, dlatego że dostęp tam jest dosyć skomplikowany. Trzeba byłoby od spodu. Niestety nie posiadam kanału i musiałem robić wszystko od dołu, ale doszedłem, no i stwierdziłem, że zbiorniczek wyrównawczy trzeba zdemontować. No i zaczęła się jazda. Kaskaderskie, normalnie wyczyny trzeba było wykonywać, żeby ten zbiorniczek zdemontować. YouTube nie pomaga absolutnie, wszędzie pokazane, ale hała, taka hała, że nie da rady tego zdemontować według instrukcji YouTube'owych. Trzeba było włączyć samodzielne myślenie, niestety długo to trwało, dlatego że zmyślna konstrukcja, bardzo zmyślna i szczerze powiem, że gratulacje dla konstruktora, ale rozgryźliśmy temat. Trzeba było tylko odpowiednio do sprawy podejść, użyć odpowiednich narzędzi i mieć olbrzymią cierpliwość. Na razie.